Prezes PiS o rzucaniu cukierków dzieciom migrantów Jarosław Kaczyński. Jakby podejść pod przedszkole i rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną. Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o to, czy można jednocześnie uszczelnić granice i zachować człowieczeństwo w stosunku do dzieci i rodzin. Odniósł się również do sytuacji w Michałowie województwo podlaskie, gdzie fotoreporterzy mieli rzucać dzieciom migrantów słodycze przez płot. Jak ja widzę, jak reporterzy, fotografowie rzucają cukierki i dzieci przybiegają, to wiem, że jakby podejść pod płot przedszkola i rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną, przyznał na antenie RMF FM. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy znaleźli się po polskiej stronie, otrzymają potrzebną pomoc. Nie tak dawno pokazano dziecko z Serbii zdjęcie dziecka śpiącego w lesie, które zostało wykonane w 2015 roku, RET. Ja nie przeczę, że takie przypadki, z winy Łukaszenki i jego polityki się zdarzają. Te dzieci, ale i dorośli otrzymają pełną pomoc, powiedział prezes PiS. Stwierdził, że w sprawach migrantów powinno się trzymać faktów i nie przeinaczać ich. Jak ja widzę, jak reporterzy, fotografowie rzucają cukierki i dzieci przybiegają, to wiem, że jakby podejść pod płot przedszkola i rzucić cukierki, to dzieci też przybiegną, powiedział. Nie ma nic złego, żeby dziecku dać cukierek, ale chodzi o to, żeby nie czynić sytuacji wymyślonych z sytuacji faktycznych. Te dzieci zostały objęte odpowiednią opieką, ale nie mogliśmy przecież rozdzielić rodzin. Ci rodzice nie chcieli złożyć odpowiednich dokumentów w Polsce, więc zostali odstawieni na terytorium Białorusi z dziećmi, co jest oczywiste i humanitarne, w takich warunkach, które im nie zagrażały, dodał. Kaczyński, my zachowujemy człowieczeństwo, wicepremier do spraw bezpieczeństwa odniósł się do apeli Kościoła o utworzenie TZW, korytarzy humanitarnych. Sądzę, że my zachowamy człowieczeństwo, jeśli doprowadzimy do tego, że Łukaszence się po prostu nie uda. Musimy się obronić, a człowieczeństwo po prostu zachowujemy. To jest stan istniejący. Ci, którzy sugerują inaczej, są albo bardzo naiwni, albo bardzo cyniczni.